Dzień dobry, witam Was serdecznie. Zapraszam Cię na mój szybki i ekspresowy, naprawdę ekspresowy makijaż. Zazwyczaj jak nie maluję oka, to maluję się ekspresowo i bardzo często mnie w takiej wersji widzicie. Po prostu podkład, konturowanie, rzęsy, brwi. Dziękuję, do widzenia, bo zazwyczaj dokładnie tyle mam czasu na co dzień. Jakieś 5 minut, 7 minut. Trochę mi szkoda czasu na makijaż, jak nie mam się ochoty pobawić, a trochę jestem odgórnie sterowana. Także dzisiaj postawiłam sobie wyzwanie, żeby właśnie zmieścić się w tych 5 minutach i zobaczymy, co mi wyjdzie. Makijaż bez cięć. 5 minut, czas start. Mam już przygotowane oczywiście wszystkie kosmetyki, żeby mi poszło szybciej i sprawniej. Wybranych też takich ulubieńców po prostu do codziennego makijażu, więc też będziecie mogli zobaczyć, czym ja się tutaj posługuję. No to lecimy. Zobaczymy, czy mi się to uda w 5 minut. Ile mi się uda zrobić w 5 minut? O, w ten sposób. Włączam stoper i lecimy. Jeszcze raz powiem, lecimy? To lecimy. No to start. Oczywiście mam już zrobioną twarz, że tak powiem, jeżeli chodzi o pielęgnację, więc mogę lecieć z podkładem. Na co dzień raczej nie używam bazy, jak mi się po prostu nie chce jej używać, a czasami mam taką ochotę, ale nie jest to jakiś mus u mnie. Oczywiście podkład nakładam gąbką, no bo gąbką jest najszybciej na świecie i podkład, który dzisiaj nakładam, to jest Lumen Blur. I on, widzicie, ma całkiem ładne krycie, ale nie robię takiego efektu maski i nie jest jakiś taki właśnie obciążający. Bardzo ładnie się stapia ze skórą. Ciekawe, czy ja przez te całe 5 minut będę mówić. Pewnie sobie zrobię gdzieś moment przerwy i dam muzykę. Ale dobrze nałożony podkład to jest jednak ważna sprawa. Minutę aż prawie na podkład? No nie, no bez jaj, bo mi nie starczy tych 5 minut. No dobra, może ja się nie wyrabiam w 5 minut, ale w 10 się wyrabiam. Korektor z Catrice nakładam pod oczy, żeby nałożyć, na zasłonić te największe zasinienia. Wiecie, jak się mówi, to też jest trochę wolniej. To już przestaję na chwilę mówić. Wszystko oczywiście przypudruję i użyję do tego pudru z Vibo. Photoready, chyba on się nazywa, sypkiego, i żeby było jeszcze szybciej, to robię to gąbeczką. Okej, bo słuchajcie, mi już zostały tylko tutaj 3 minutki, ale twarz już mam zrobioną, to już całkiem spora różnica. Dobra, konturowanie, i żeby było szybciej, to mam po prostu jedną paletę do konturowania i nią robię wszystko. Wtedy nie muszę szukać produktów, wyciągać, kombinować, bronzer, raz. No ciekawe, czy ja będę mogła w te 5 minut wyjść do ludzi. Zdecydowanie najdłużej zajmuje mi bronzer. Potem rusz i rozświetlasz, to już jest szybka akcja. Słuchajcie, no czasem jest tak, że się ma dosłownie 5 minut. Czasami jak się ma 5 minut, to lepiej się po prostu nie malować. No ale jak można coś tam ze sobą zrobić w te 5 minut, zaraz zobaczymy co, żeby nie było gorzej niż zaczęłam, no to może czasem warto. Często po prostu jeszcze na powieki dużym tym samym pędzlem nakładam rozświetlacz. Jak mam jeszcze trochę więcej czasu, to konturuję też to oko, no ale dzisiaj tymczasem nie dysponuję niestety. Dobra, zostało mi już naprawdę niewiele czasu, więc podkreślę lekko brwi. Właśnie brwi to jest coś, co mi zajmuje najwięcej. To ja może zrobię... Podkreślę je lekko i jak mi zostanie czas, to do nich wrócę. O, tak zróbmy. Co wy na to? Wyjechałam, widzicie? No właśnie, wiedziałam. Jeszcze usta i rzęsy. To zacznę od ust. Bo to bardzo szybkie, dosłownie kilka sekund. No i rzęsy. I zostanie mi chyba jeszcze chwilka, żeby poprawić brwi. Girl, you make me feel.
Dobra, bo mam jeszcze 20 sekund z tego ustawowego czasu. I zgubiłam kredkę. Najgorzej, ej! 10 sekund. Stop. Stop. Zobaczcie. Jest 5 minut, a ja wyglądam jak nowa. No naprawdę. Ja myślę, że te 5 minut to można nieźle zagospodarować. Nie, żebym ja miała jakieś problemy ze sobą bez makijażu, absolutnie nie. No aczkolwiek jak mam się podmalować, to w 5 minut jestem w stanie zrobić całkiem sporo chyba, nie? Cały pełny makijaż. Co prawda no nie jakiś taki super wyjściowy i nie wiadomo co, ale w 5 minutach się zmieściłam. To teraz myślę, że włączę jeszcze sobie stoper i już tak dopracuję ten makijaż, ale on zazwyczaj tak wygląda, dokładnie tak, taka podstawa. No i zobaczymy, ile mi to zajmie i czy ja się zmieszczę faktycznie w tych 10 minutach z takim już bawieniem się. Dobra, sprawdźmy. Start i lecimy. Mam ochotę trochę poprawić sobie tutaj jednak konturowanie mimo wszystko. Do tak wiecie, machnęłam, a ja jednak lubię, jak jest taki prosty makijaż, jak te kości policzkowe są trochę mocniej zaznaczone. Też rozświetlacz jeszcze, chociaż ładnie mi wyszedł, ale trochę za lekko. O, teraz jest klasa. Najważniejsze, że sobie rozłożyłam dobrze podkład. Teraz wszystko mogę z tym zrobić już. Dobra, no to może jeszcze sobie, jak już tak szalejemy, wykontruję lekko to oko, chociaż przy pomalowanych rzęsach to nie jest dobry pomysł. Dobry jest, ale nie jest najlepszy. Tak lekko załamanie, żeby... O, widzicie, jak od razu lepiej. Żeby jakiś brąz się tu pojawił. Let's go. Super zabiegiem też, żeby otworzyć to oko, jest jednak nałożenie tutaj rozświetlacza w wewnętrzny kącik. Nałożę jeszcze jedną warstwę rzęs i trochę z tymi brwiami się pobawię. Jeszcze słuchajcie, nie przygotowałam sobie, ale dopiero mam 7:37, to mogę sobie jeszcze nałożyć fikser i wytrzeć to, co mi się tutaj od tuszu odbiło. No ja będę gotowa. Ściągnę to, co tutaj mam ściągnąć. Fikser. No i gotowe. Mamy słuchajcie, niecałe 8 minut. I ja wyglądam całkiem przystępnie, mój szybki makijaż, zobaczyliście ulubieńców, pomadka była z Golden Rose, kredka z Peze, ta pudrowa, fikser użyłam sobie dzisiaj z Avonu, paleta konturowania z Glam Shopu, jeszcze był korektor z Catrice, właśnie ten puder z Vibo, no i w zasadzie tyle, nie pokazałam też podkładu, podkład to Blur z Lumen, no i maskara do brwi, do rzęs. Z benefitu. Tyle. Ja myślę, że w tak krótkim czasie osiągnęłam całkiem zadowalający efekt. Jestem ciekawa, co wy o tym sądzicie. I koniecznie dajcie mi znać, ile zajmuje wasz codzienny makijaż. No i może zająć nawet godzinę. Nie mam z tym najmniejszych problemów. Czasowe, ewentualnie. Ale tak, mogę się tyle pobawić, a mogę to po prostu zrobić w 8 maksymalnie minut. Także całkiem niezły czas. Koniecznie mi dajcie znać, jak to wygląda u was i czy chcecie, żebym odświeżyła jakieś starsze wyzwania. Może tak makijaż bez lusterka? Bo już kiedyś taki 5 minut był, nie? Ale to są fajne, stare YouTube'owe czasy. Także koniecznie dajcie mi znać, a ja póki co żegnam się z wami. Pozdrawiam i do zobaczenia.